Witajcie kochani w kolejnym odcinku Parrot Planet. Dzisiaj sobie przygotujemy posiłek dla naszej papugi. Zapraszam! Przygotowując posiłek dla naszej papugi, powinniśmy kierować się paroma takimi głównymi zasadami. I dzisiaj przygotujemy sobie wedle tych zasad właśnie posiłek. W pierwszej kolejności powinniśmy wybrać ciemnozielone warzywa czy też liście i wybrać ich więcej niż 3. Ja tutaj mam przygotowaną natkę pietruszki, liście kapusty, brokuła i liście szpinaku. To jest nasza baza ciemnozielonych warzyw. Te zielone warzywa i liście, które mam dzisiaj w naszym posiłku, to nie jest wszystko, co możecie użyć właśnie w tym pierwszym naszym punkcie przygotowywania posiłku. Cała lista zielonych warzyw powinna się Wam teraz pojawić na ekranie. W drugiej kolejności powinniśmy wybrać czerwone, pomarańczowe i żółte warzywa, które zawierają spore ilości witaminy A, prowitaminy A czy też karotenów. Ja mam tutaj przygotowaną kukurydzę, marchewkę i czerwoną paprykę. Papryka i czerwona marchewka to jest taki mój złoty standard w każdym posiłku papugi. Polecam, szczególnie, że one są dość smaczne i w większości papug papryka i marchewka smakują. I tutaj również cała lista naszych żółtych, pomarańczowych i czerwonych warzyw pojawi Wam się na ekranie. Następnie powinniśmy wybrać owoce, ale tych owoców nie powinniśmy wybierać za dużo. Dwa rodzaje owoców wystarczą na taki posiłek. Musimy pamiętać, że owoce zawierają bardzo duże ilości cukru. Przez to nasza papuga dostaje takiego wysokiego hype'u cukrowego, który potem spada. Więc, żeby przygotować dobry posiłek dla papugi, powinniśmy raczej skupiać się na diecie o niskim indeksie glikemicznym. Jeżeli wybieramy już owoce, to postarajmy się wybrać takie najlepsze. Ja mam tutaj dzisiaj wybrane owoce leśne, borówki, jagody, maliny, czerwoną porzeczkę i mango, które jest również uwielbiane przez większość gatunków papug. Reszta owoców, które możecie użyć w posiłku dla swojej papugi, pojawi Wam się na ekranie. Do posiłku naszej papugi możemy również wsypać zioła. Zioła zawierają bardzo duże ilości cennych składników odżywczych. Ja wybrałam na dzisiaj rozmaryn, natomiast bazylia, mięta czy też oregano będą również świetnym wyborem. Całą listę wszystkich ziół znajdziecie po mojej lewej stronie, po Waszej prawej stronie. I naszym ostatnim składnikiem posiłku dla papugi będą ziarenka. Tych ziarenek też nie wybieramy zbyt dużo, ponieważ ten posiłek ma się składać właśnie w głównej mierze z warzyw, owoców, zieleniny. Wybrałam nasiona chia i wybrałam proso, proso złote i proso czerwone. Tak mniej więcej powinien być przygotowany posiłek, żebyśmy mieli na uwadze czerwone warzywa, zielone warzywa, małą ilość owoców. Staramy się, żeby to było mniej więcej 10%, do tego zioła, nasiona, ale ja stosuję też kiełki bądź namoczone ziarno. Mam tutaj mieszankę namoczonych już przez noc nasion topsa do kiełkowania. Jeżeli bym takie nasionka zostawiła przez następne 2 dni w wodzie, te nasiona by mi skiełkowały, co również jest tak naprawdę jedną z najlepszych opcji, jaką możemy dać naszym ptaszorom. Namoczone i skiełkowane ziarno to jest bomba witaminowa, która podniesie nam żywotność i zdrowie naszej papugi. A więc co? Szykujemy posiłek! W posiłkach dla moich papug też stosuję zmielony ostropest plamisty. Można go kupić w sklepach zielarskich, ziołoleczniczych, czy też nawet w większych supermarketach. Zawiera on kompleks silimarinę, która jest, działa regeneracyjnie na wątrobę, wspomagająco na wątrobę, co jest niezwykle ważne w przypadku ptaków hodowanych w niewoli, które z tą wątrobą mają problemy. Dlatego szczypta ostropestu plamistego nigdy nie zaszkodzi.
Dziękuję Wam dzisiaj, kochani, za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was, kochani, na Porod Planet, gdzie możecie znaleźć na przykład mieszanki do kiełkowania z firmy Tops, suszone liofilizowane warzywka czy owoce, które również możecie dołożyć do posiłku dla swojej papugi. Zapraszam Was też do siebie na bloga na Parrot Disaster, gdzie możecie zobaczyć, jak żywię ja swoje afrykanki kongijskie. Możecie też wpaść do nas na grupę Papuziarze, projekt Taś Edukacja, gdzie mamy już pod hashtagiem Szama ponad 200 przepisów grupowiczów. Pamiętajcie, że na sklepie Parrot Planet znajdziecie moje autorskie przepisy. Znajdziecie też różne poradniki dotyczące żywienia papug. Jeżeli film Was zainteresował i poszukujecie i chcecie zgłębić jeszcze więcej wiedzy na temat żywienia pierzastych, serdecznie zapraszam na Parrot Planet i widzimy się za tydzień. Cześć!